Hazel TV presents. Hazelnut stwierdził, że będzie za długo, więc zostało Hazelnut. Jest Hazelnut. Moja przygoda z DJ-ką zaczęła się, wiadomo, jak chyba każdego DJ-a od lat młodzieńczych, czyli zawsze mnie fascynowało i zawsze zbierałem sobie nagrania muzyczne, kupowałem kasety jeszcze, tak, później płyty. Jeszcze jak chodziłem do szkoły podstawowej. No i później zaczęły się pierwsze dyskoteki, jakieś szkolne, granie w pokoju. Konsolety sobie rozkładałem nawet. Kompletowałem sobie dwa magnetofony na desce od prasowania w pokoju. Miałem jakiś mikserek i udawałem, że myślałem, że jest. No, myślałem, tak inaczej nie udawałem, tylko grałem. Pokoju, myśląc, że jestem na imprezie. Po czym takie tak naprawdę już poważniejsze takie styczność z DJ-ką to było po kursie DJ-skim. Czyli poszedłem na kurs DJ-ski i tam miałem pierwszy już kontakt z już prawdziwą, poważną konsoletą. I od tego kursu tak naprawdę uważam, że już i gram profesjonalnie, bo wtedy wiadomo, że to były tylko amatorskie jakieś poczynania DJ-skie. Czyli tak naprawdę zaczęło się to wszystko od kursu, na którym pojawiłem się i tak wszystkim polecam tak naprawdę DJ-om, żeby zaczęli od tego kursu, tak? Więc to jest zawsze takie spotkanie, zawsze zaczynasz uczyć się już profesjonalnie i tego, tak jak tej DJ-ki, tak jak ona powinna wyglądać, a nie jako samouk.